projekt GovTech InnoLab to przedsięwzięcie skierowane do samorządów przy współpracy z biznesem. Ten rodzaj współpracy buduje innowacje w samorządach, do kogo jest skierowany? Do każdego samorządu, do mniejszego i do większego samorządu, który chciałby wprowadzić innowacyjne, trudne czasami słowo, praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarką mieszkaniową, w zakresie gospodarką odpadami, w zakresie zarządzania miastem, ruchem, czy też oświatą. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samorząd, będzie możliwość zoptymalizowania pewnych procesów. Dzięki temu, że te procesy będą zoptymalizowane, będziemy mogli odnieść konkretne korzyści. To nie muszą być korzyści tylko finansowe. Te korzyści finansowe oczywiście zwykle też są, ale to są też korzyści innego rodzaju. Korzyści w zakresie czasu, pracy, który trzeba poświęcić na pewne procesy. Korzyści w zakresie zadowolenia obywateli z usług, które jednostka samorządu terytorialnego świadczy. Też korzyści w zakresie zwiększonego zaufania dla jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli chodzi o obywateli, to tutaj mamy sprawę jasną. Lepsze usługi, łatwiejsze korzystanie z nich, możliwość korzystania też online. Dzisiaj mieliśmy przyjemność spostrzec, jeszcze raz przeanalizować te elementy, te gminy, te samorządy, które dotychczas skorzystały, i one wskazywały, że wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań, tych praktycznych rozwiązań spowodowało obniżenie wartości kosztów, czy to energii, czy to kosztów związanych z administracją od 20 do 30%. Więc to jest wartość dodana, nie tylko oszczędność, ale także wzrost jakości usług oraz dostosowanie tych usług do potrzeb mieszkańców. W związku z tym widzimy takie trzy rzeczy, które są podstawową mierzalnością tego typu przedsięwzięć. Sukces związany z jakością, oszczędnością, ale także dostępnością dla mieszkańców. Więc nie warto czekać, trzeba się zapisywać do tego typu przedsięwzięć. Myślę, że każdy samorząd będzie mógł tutaj jeszcze skorzystać na tym rozwiązaniu. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby brać udział w tym pilotażu. Naszych dwóch operatorów ciągle jeszcze zbiera aplikacje, można się zgłaszać i faktycznie te projekty realizować. Wszystkie informacje są dostępne na naszych stronach internetowych. Prosimy o to, żeby Państwo wpisywali wyszukiwarkę GovTech InnoLab. Przekieruje to Państwa na strony internetowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie będą mogli Państwo przeczytać o wszystkich szczegółach tego programu.